program Wolne Głosy w specjalnym od miesiąca już anturażu, bo i czas jest specjalny, wyjątkowy. Marcin Bąk, witam Państwa i witam mojego oraz Państwa gościa. Jest nim Pawlo Iwaniuk, przewodnik po Lwowie. Witam Cię, Pawlo, serdecznie. Witam. Powiedz na samym początku, gdzie Ty w tej chwili jesteś, skąd nadajesz, jeśli można tak powiedzieć? Jestem teraz w podziemiach kościoła jezuickiego. W tej chwili kościół pełni taką funkcję kościoła świątyni garnizonowej. I znajduje się właśnie w podziemiu, która na chwilę obecną pełni tymczasową rolę takiego schroniska podczas jakiegoś zagrożenia powietrznego. Mhm. Ty oprowadzasz wycieczki po Lwowie od wielu już lat. Lwów jest przepięknym miastem. Miałem okazję go zwiedzić. Zresztą dzięki tobie pokazałeś mi mnóstwo wspaniałych zabytków Lwowa. Gastronomię też wspaniałą. Lwów był wspaniały, ale ja pamiętam Lwów sprzed wojny. Sprzed agresji rosyjskiej na Ukrainę. Powiedz mi, jak Lwów zmienił się od 24 lutego? Niestety dla turystyki też pandemia zrobiła swoje, więc turystyka nieco spadła, ilość turystów zmniejszyła się. No ale na chwilę obecną Lwów pełni funkcję takiego hubu dla tymczasowo przemieszczonych osób. Tak my nazywamy teraz uchodźców. Restauracje działają, kawiarnie działają, no i we Lwowie znów dużo ludzi, tylko że w tej chwili nie turystów, a właśnie tymczasowo przemieszczonych. Jak w tej chwili wygląda ta liczba przybyszy z wschodniej Ukrainy, z północnej Ukrainy, którzy zdecydowali się zatrzymać na dłuższy czas w Lwowie, stali się takimi mieszkańcami Lwowa trochę z przymusu? Trudno jest szacować, dlatego że, jak już wspominałem, Lwów wykonuje rolę hubu i dużo osób z Lwowa przyjeżdża do Polski między innymi, a też do innych krajów Unii Europejskiej. I trudno jest szacować, na ile przybywają do Lwowa, czy jadą dalej, czy zostają na miejscu. Ale mniej więcej z tego, co mi wiadomo, około 200 tysięcy osób przyjechało i zamieszkuje w Lwowie. Lwów uchodzi przynajmniej w naszych serwisach informacyjnych za takie najspokojniejsze, wielkie, duże miasto Ukrainy. Ale od czasu do czasu również u was rozlegają się syreny alarmowe. W zeszłym tygodniu mieliście uderzenie pocisków wystrzelonych z Morza Czarnego już w sam Lwów. Jak lwowiacy znoszą to zagrożenie atakiem powietrznym? No, zaczynając od 24 lutego, świat się całkowicie zmienił, między innymi też i dla lwowiaków. No i nasi żołnierze ze Lwowa walczą na wszystkich frontach. Zaczęło się 24. Pierwsze uderzenie właśnie w obwód lwowski dotyczył Buzka, także tam w wojskową jednostkę. Później 20 kilometrów niecałe od granicy z Unią Europejską i z Polską, czyli w Jaworowie. No i tak, faktycznie celowali w lotnisko, uderzyli w taką fabrykę, gdzie remontują samoloty. I lwowiacy już się przyzwyczaili do tej wojny, do alarmów powietrznych. Miasto jest przygotowane, są schroniska dla ludzi w podziemiach, kościołów, w cerkwi, w piwnicach. Także jakoś tak żyjemy.
Ja pamiętam wiele lat temu, kiedy Lwów jeszcze cieszył się spokojem, był tym wspaniałym miastem właśnie turystycznym, rzeczywiście bardzo atrakcyjnym, jak oprowadzałeś mnie po cmentarzu Łyczakowskim, to jest kawał historii Rzeczpospolitej, kawał historii Polski także. I pamiętam, jak pokazałeś mi z góry taką wydzieloną kwaterę, na której świeże groby, to były groby żołnierzy, ukraińskich żołnierzy z obwodu lwowskiego, którzy zginęli na wschodzie, w tych walkach z tymi samozwańczymi republikami, Ługańską, Doniecką. I wtedy do mnie dotarło, że wojna się toczy na Ukrainie cały czas. Tylko że wtedy była to wojna mała, taka pełzająca. Wspominałeś o tym, że ludzie ze Lwowa, z okolic Lwowa, żołnierze poszli na front. Jaka jest pomoc tych, którzy zostali we Lwowie, dla walczących? W jaki sposób wspieracie swoich rodaków, którzy w tej chwili walczą z bronią w ręku? Lwów zawsze był miastem patriotycznym. Wszechczasów. Także nic się nie zmieniło w tej chwili. Po pierwsze, że dużo ochotników poszło w pierwszy dzień inwazji rosyjskiej. No i tak jak wspominałeś, wojna się toczy już od 2014 roku, tylko teraz w takiej fazie ostrej. I te liczby, które widzimy, są przerażające. Na taką skalę rozpętana jest ta wojna w tej chwili, że ciężko nawet wyobrazić sobie, jeżeli ponad 15 tysięcy żołnierzy z Rosji zostało już zabito za miesiąc wojny. Właśnie dzisiaj jest miesiąc tej inwazji rosyjskiej. No to to pytanie brzmiało, jak wspieramy. No, Lwów to jest miasto bardzo patriotyczne i bardzo dużo wolontariuszy wspomagają w armii jak tylko mogą. I armię, i tymczasowo przemieszczonych osób. Zbieramy leki i inne rzeczy, jakie są potrzebne na froncie dla naszej armii. Też jest taki ruch międzynarodowy wolontariuszy. Lwowscy wolontariusze współpracują z polskimi, z misją, polską misją humanitarną, z Czerwonym Krzyżem, z Caritas i innymi organizacjami. Także to wszystko przybyło do Lwowa, a tutaj już oddają wolontariuszom, którzy odwożą te rzeczy na front. Lwów słynął kiedyś z wspaniałej kawy i ze wspaniałej czekolady. Można się było w wielu lokalach gastronomicznych napić czy wspaniałej kawy, czy właśnie pokosztować czekolady. Mówisz o tym, że te lokale wciąż działają, ale czy zmieniła się trochę forma, czy czuć tą wojnę, która no niestety wisi nad Ukrainą, czy Lwowiacy również w aspekcie tych przyzwyczajeń gastronomicznych się nie zmienili i nie złamali? W tym sensie nie zmienili się i zawsze można sobie pójść i porozmawiać na kawę. Tylko że tematy się zmieniły. Także no, widać to po twarzach, widać po rozmowach, no ale nastrój bojowy, pod tym względem jesteśmy zawsze gotowi wspomóc nasze wojsko, walczące ludzi, którzy są w potrzebie. Lwów zawsze był gościnnym miastem i to się nie zmieniło i żadna wojna tego nie zmieni. Od wielu już dni rozważa się na całym świecie, także my w Polsce rozmawiamy o ewentualnym włączeniu się Łukaszenki do wojny i jako kierunek, potencjalny kierunek uderzenia podawane jest Równe, a także Lwów. Odcięcie tej pomocy z Polski dla Ukrainy. Czy też ta sprawa jest w normalnych dyskusjach między lwowiakami poruszana? Uderzenie wojsk białoruskich na Lwów, na Wołyń. No,
Z doniesień wojskowych to ten temat się nie zmienia. On ciągle, znaczy to zagrożenie nad nami wisi. I no, mamy nadzieję, że oni, znaczy Białorusini, nie włączą się do tego szaleństwa Putina. Innym szaleńcem jest, wiadomo, Łukaszenko, ale naród białoruski, jakby, no, nasze kraje między sobą nie mają żadnych pretensji terytorialnych i nie są w takim tak nastawione jeden do drugich, jak Ukraińcy z Rosjanami. Miejmy nadzieję, że przyjdzie niebawem już ten czas, że będziemy mogli spokojnie z Polski pojechać do Lwowa, napić się wspaniałej kawy, czy wejść do restauracji szkockiej. Ta wojna będzie już za nami, czego wam z całego serca życzę. Bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszej stacji. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli. Bardzo dziękuję Polakom za wsparcie w tych ciężkich czasach. Przyjaciel się poznaje w potrzebie i my to doświadczyliśmy, także bardzo dziękuję i dziękuję wszystkim moim, bardzo dużo moich przyjaciół są teraz wolontariuszami w Polsce, między innymi Chema, grupa szermierki historycznej, tak. Chema. Wspieramy, każdy wspiera tak jak może. Bardzo dziękuję za wypowiedź ze Lwowa. Pawlo Iwaniuk, przewodnik po Lwowie, był moim Państwa gościem. Kłaniam się nisko. Wspieramy Was, do zobaczenia, do usłyszenia. Już miejmy nadzieję w lepszych czasach. A u nas po krótkiej przerwie niebawem już kolejny gość.